przekazana została informacja o pożarze poddasza budynku wielorodzinnego na ulicy Kościuszki w Sercach Opolskich. Do pożaru zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 6 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku pożaru poważnemu uszkodzeniu uległa wieżba dachowa budynku. W trakcie prowadzenia działań gaśniczych zostało ewakuowanych 6 osób z budynku, mieszkańców budynku. Do hotelu żeśmy przewieźli 10 osób. Otrzymali ciepłą herbatkę, są przygotowane pokoje, także tą noc spokojnie przenocują w hotelu. Rano będziemy się zastanawiać, co dalej zrobić. Najważniejsze, by na dzień dzisiejszy zabezpieczeni mieli jakiś taki spokój, bo po prostu no, przeżyli szok i osoby są zdenerwowane. Dwóch strażaków, hełma.